Tak wygląda szkolenie taktyczno-ogniowe w 3. Zamojskim Batalionie Zmechanizowanym. Ale dzisiaj jesteśmy nie tylko w Zamościu, ale także w Chicago. Tam wizytę polskich żołnierzy na miejscu śledzi nasz amerykański korespondent Rafał Stańczyk. Witamy, przeniesiemy się też do jednego ze szpitali miejskich w Chicago. To tu lekarze na pierwszej linii walki z koronawirusem walczą o każdy oddech pacjenta. To jest program wojskopolskie.pl. Adam Krzykowski, zaczynamy! Ciąg dalszy żołnierskiej pomocy w walce z epidemią koronawirusa. Szkolenie 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej w Zamościu. Wojskowa misja medyczna w Stanach Zjednoczonych. Świętowanie najwyższych lotów, czyli Dzień Flagi. Wojsko cały czas pomaga w walce z koronawirusem. Żołnierze 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego między innymi wspierają pograniczników na wschodniej granicy. Wschodnia granica Polski. W czasie epidemii trzeba się tu liczyć ze wzmożonymi kontrolami. Straż Graniczna otrzymała wsparcie od żołnierzy wojsk operacyjnych. Z pogranicznikami współpracuje 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana. Żołnierze batalionów z Zamościa i Chełma wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej całą dobę patrolują ścianę wschodnią na odcinku o długości około 200 km. Obecnie wspieramy 8 placówek na granicy wschodniej poprzez stałe patrole, wspierając pograniczników. Celem tego jest zaciśnienie szczelności granicy. Takie patrole działają wzdłuż rzeki Bug w 5 powiatach: bialskim, włodawskim, chełmskim, chrubieszowskim i tomaszowskim. W sumie w służbę z pogranicznikami zaangażowanych jest ponad 100 żołnierzy 19. Brygady Zmechanizowanej. W trudnym czasie epidemii żołnierze są wsparciem także dla lekarzy i policjantów. Tu w Koleczkowie na Pomorzu byli główną siłą odpowiedzialną za ewakuację i transport pensjonariuszy. Obecność koronawirusa potwierdzono łącznie u 40 osób. W tej chwili terytorialsi pomagają personelowi i pensjonariuszom domów opieki społecznej w całym kraju. Na polecenie ministra obrony narodowej w każdej brygadzie funkcjonują zespoły interwencji kryzysowych. Do takich podstawowych zadań zespołów interwencji kryzysowej należy pobieranie wymazów zarówno od pensjonariuszy, jak i od personelu domów pomocy społecznej, ich transportowanie do stacji, gdzie są badane. Dla przykładu, tylko żołnierze z Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej pełnią służbę przed 16 placówkami medycznymi na terenie województwa. Naszym głównym zadaniem to jest transport pacjentów, którzy właśnie przychodzą tutaj na SOR i mają objawy. Odciążamy system szpitala transportowy, który jest po prostu nasilony. Wojska Obrony Terytorialnej zapewniają bezpieczne działanie szpitala. Szpital zapewnia bezpieczeństwo żołnierzom. Do zadań terytorialsów należy nie tylko transport osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. To jest pomoc w rozwożeniu żywności, to jest rozwożenie materiałów ochronnych, środków ochronnych z rezerw, bazy rezerw materiałowych. Kilka tysięcy żołnierzy codziennie wspiera inne służby, ale też często organizuje własne akcje, tak jak ta, obiadów dla weteranów. Jest to coś w rodzaju ukłonu dla bohaterów, dla byłych żołnierzy, weteranów i kombatantów. Chcemy na tyle, na ile możemy, podzielić się swoją służbą i wspomóc takich ludzi w czasach epidemii. W poniedziałek w Krotoszynie powstanie pierwszy wojskowy punkt pobierania wymazów. Kierowcom i pasażerom bez wysiadania z samochodu żołnierze WOT pobiorą próbki na obecność koronawirusa. Punktów nazywanych test and go będzie więcej. To miał być zwykły, rutynowy patrol, ale żołnierze wpadli w zasadzkę ogniową. Jeden z nich został ranny. I co teraz? Jak się zachować? Podglądamy, jak wygląda szkolenie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, bo oprócz codziennego wsparcia pograniczników w walce z koronawirusem, żołnierze stąd, z Zamościa, muszą utrzymywać pełną gotowość bojową. Ma być jak najbardziej realistycznie.
To jedno z głównych założeń ćwiczeń żołnierzy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. To szkolenie zorganizowane w Zamościu na terenie 3. Batalionu Zmechanizowanego. 5. Kompania Zmechanizowana realizuje dzisiaj zajęcia z taktyki. To są zajęcia blokowe w 3 blokach szkoleniowych. Pierwszy blok szkoleniowy medyczny, drugi blok szkoleniowy taktyczno-ogniowy i trzeci blok szkoleniowy to jest drużyna w marszu realizowane na terenie JW. Blok medyczny to podejmowanie rannego z pola walki. Czynność, która musi być realizowana błyskawicznie. Do ewakuacji konieczne jest zgranie żołnierzy na polu walki z ekipą śmigłowca, który musi podjąć rannego. Kolejnym blokiem szkoleniowym jest drużyna w marszu. To jedno z najbardziej wyczerpujących szkoleń. Żołnierze w pełnym rynsztunku muszą pokonać 30 km w 8 godzin. Uczą się zarówno poruszania po otwartym terenie, jak i skutecznej walki w zamkniętych pomieszczeniach. W tym szkoleniu stawiamy głównie na sport, na szkolenie taktyczno-ogniowe i skupiamy się na tych prostych elementach. Oczywiście dostosowując szkolenie do warunków, które nam zapanowały w kraju. Ze względu na epidemię koronawirusa żołnierze muszą przestrzegać pewnych zasad, chociaż o ćwiczeniu walki w domu nie ma mowy. Konieczne jest za to podzielenie szkolenia na kilku poziomach, tak by przyniosło ono efekty dla całej 19. Brygady Zmechanizowanej. W związku z tą sytuacją, która teraz w kraju zapanowała, szkolenie rozczłonkowaliśmy do pojedynczych elementów, żeby tutaj te wszystkie podstawowe elementy szkolenia doprowadzić do perfekcji, żeby weszły w nawyk żołnierzowi. Następnie później zgrywamy to w drużyny, pluton, kompania i na końcu cały batalion. To już system bezpiecznego posługiwania się bronią w każdych warunkach. Żołnierze muszą opanować go do perfekcji. W wojskowej terminologii taki system nazywa się BLOS. Polega to na wykorzystaniu broni w taki sposób, żeby nie stworzyć większego zagrożenia przy działaniu w czasie walki, działań taktycznych, tak? Czyli są 4 zasady bezpieczeństwa główne, które się stosuje. Sam akronim BLOS się rozwija na 4 słowa. BLOS, czyli broń, którą zawsze i wszędzie żołnierz musi traktować, jakby była naładowana. Lufa, która nie może być skierowana w miejsca i osoby nie stanowiące celu. Otoczenie, dokładnie sprawdzone przed oddaniem strzału do celu. I spust, który można dotknąć tylko w momencie oddawania strzału. Po to dublujemy te zasady, dlatego są 4, tak? Jeżeli będziemy traktować każdą broń jako załadowaną, no to wiemy, że możemy komuś zrobić krzywdę, tak? Wtedy, jeżeli nie będziemy mieli tego palca na języku spustowym, bądź sprawdzimy otoczenie, no to nie postrzelimy tej osoby postronnej, bądź nie trafimy w to miejsce, co nie chcemy. Chodzi, żeby jak najszybciej wprowadzić broń do walki, ale nie stworzyć jeszcze dodatkowego zagrożenia. Tych 4 prostych zasad w różnych okolicznościach żołnierze uczą się godzinami, przez długi czas, bez użycia ostrej amunicji. Chodzi o to, żeby nauczyć żołnierzy czynności manualnych, dopiero w późniejszym etapie zacząć szkolenie z amunicją ostrą. Bo żeby wykonać te czynności, żeby pamięć mięśniowa ruszyła, trzeba wykonać około 7 tysięcy powtórzeń. Nawet dziesiątki tysięcy powtórzeń, które nauczą żołnierza niezwykłej skuteczności, nie zastąpią tygodni spędzonych na polu walki. Dlatego w każdej jednostce wojskowej najcenniejszymi nauczycielami są najbardziej doświadczeni żołnierze. W 3. Zamojskim Batalionie Zmechanizowanym to weterani z Iraku i Afganistanu. I oni przekazują to doświadczenie na innych żołnierzy, jednocześnie motywując innych, przekazując tak naprawdę, jak na polu walki jest, bo jak bardzo byśmy nie zintensyfikowali szkolenia, tak naprawdę ono nie odda realizmu i tego stresu pola walki. Dlatego to jest ważne, że w szyku mamy takich żołnierzy, którzy są w stanie to przekazać, implikować na pozostałych żołnierzy. Żołnierze polskiej armii szkolą się niemal bez przerwy. To gwarancja zabezpieczenia kraju i całej wschodniej flanki NATO. Wojsko jest coraz liczniejsze, szczególnie na wschód od Wisły. Jesteśmy świeżym pododdziałem jako 19. Brygada, która przejęła m.in. batalion zamojski, w którym się znajdujemy. Do tego powstają nowe bataliony, m.in. w Lubinie. Formowanie 19. Brygady Zmechanizowanej rozpoczęło się w czerwcu zeszłego roku. Pełną gotowość operacyjną ma osiągnąć już za 2 lata. W Zamościu trwa szkolenie 3. Batalionu Zmechanizowanego, a my sprawdźmy, co dzieje się w Chicago.
Tam jest Rafał Stańczyk. Wizyty na oddziałach intensywnej terapii, odwiedziny w największym szpitalu polowym w Stanach Zjednoczonych, czy także sprawdzenie punktów, gdzie robione są testy na obecność koronawirusa, to tylko część z bardzo długiej listy zadań, które wykonali żołnierze i lekarze w ciągu tego ostatniego tygodnia, będąc w Chicago. A zdaniem specjalistów taka wymiana doświadczeń i wiedzy to podstawa, by zwalczyć tego niewidzialnego przeciwnika. Czterech anestezjologów, kardiolog, pielęgniarka, dwóch pielęgniarzy i dwóch ratowników medycznych. Tutaj jeszcze przed wylotem specjalnym samolotem na 9-dniową misję szkoleniową do Stanów Zjednoczonych. Chcemy, aby wiedza dotycząca skuteczności tego leczenia została implementowana na warunki polskie, tak byśmy nie musieli po omacku szukać, który lek, który preparat, jaka metoda przynosi najlepsze rezultaty. Polska misja z Wojskowego Instytutu Medycznego najpierw zdobyła doświadczenie we Włoszech. Teraz uczy się za oceanem, jak walczyć z koronawirusem. Mają za cel podstawowy zdobycie doświadczenia przez polskich lekarzy, potem podzielenie się tym doświadczeniem w środowisku polskim. Tak było w przypadku misji do Lombardii, tak jest w przypadku misji do Słowenii, tak jest w przypadku misji do Chicago. To są umiejętności, które pozyskane w Stanach Zjednoczonych będą wykorzystane, jeżeli będzie taka potrzeba w naszym kraju. O wizytę polskich lekarzy zabiegali Amerykanie. To był jeden z tematów telefonicznej rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Przez wiele lat walczyliśmy ramię w ramię, a teraz będziemy walczyć wspólnie z tą pandemią. Dziś jesteśmy głęboko poruszeni tym niezwykłym aktem dobroci i wsparcia naszych przyjaciół z Polski, którzy dołączyli do nas w Chicago. Chicago to główny poligon polskich medyków. Poligon trudny, bo stan Illinois należy do 5 najniebezpieczniejszych miejsc w Ameryce. Potwierdzono tu kilkadziesiąt tysięcy przypadków koronawirusa. Są też tysiące zgonów. Jeszcze kilka tygodni temu to były hale wystawiennicze i jedno z większych centrów konferencyjnych. Teraz to największy szpital polowy w Stanach Zjednoczonych, gotowy na przyjęcie 3000 pacjentów. Powstał, żeby odciążyć inne placówki walczące z epidemią. Polski zespół mógł nie tylko uczestniczyć w jego powstawaniu, ale też brał udział w tworzeniu całego systemu zarządzania epidemią na masową skalę. Dla polskiego zespołu to bardzo ważne, by zobaczyć, jak amerykańska armia sobie radzi, jak szybko budują ten szpital, zachowując wszystkie wymagania związane z koronawirusem. Wizyty w szpitalach, obserwowanie, jak Amerykanie radzą sobie z leczeniem chorych na COVID-19, procedury bezpieczeństwa, sposoby badania i leczenia – to wiedza na wagę złota. Mają dostępne wyniki badań z ostatnich 6 tygodni. My zaczynamy te badania i oczekujemy na jakieś rezultaty. Oni mają setki pacjentów i wykonane wyniki badań z ostatnich tygodni. Na wagę życia jest tu za to nawet najmniejszy błąd. Jaki jest najczęstszy błąd popełniany? Wiesz co, niewłaściwe wywijanie kaptura, przeniesienie na włosy, zacina się zamek, za mocno kleiliśmy, nie możemy zdjąć, zablokowało się nam ciuchy, jesteśmy sami. Polacy podpatrują amerykańskich lekarzy zarówno w placówkach wojskowych, jak i cywilnych, ale też sami podpowiadają i dzielą się wiedzą zdobytą na oddziałach we włoskiej Lombardii. Widzieliśmy, jakich narzędzi używali włoscy koledzy do tego, by szacować, jak dynamicznie, jak szybko i w jakim kierunku. Geograficznie, na mapie, w jakich regionach przyrasta liczba zakażonych, stąd też mogliśmy się tą wiedzą podzielić. Szczególnie istotne dla nas były pomysły związane z zatrzymywaniem powietrza w pomieszczeniach. Jeszcze dziś najpewniej zawiesimy kurtyny, o których mówili Polacy, co powinno ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Misja polskich medyków ma szczególne znaczenie także dla chicagowskiej Polonii. Amerykanie polskiego pochodzenia, jesteśmy bardzo dumni z naszej armii i z dużymi honorami i ukłonami dziękujemy za przyjazd, dziękujemy za reprezentowanie Polski. Teraz swoim doświadczeniem wojskowi lekarze, ratownicy i pielęgniarki będą dzielić się w kraju. Biało-czerwone barwy towarzyszą nam od dawna, a oficjalnie jako flaga od 1 sierpnia 1919 roku, 2 maja 1945 roku. Polscy żołnierze, którzy zdobywali Berlin, zatknęli biało-czerwone flagi na kolumnie zwycięstwa oraz na Reichstagu. Dziś Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który świętujemy na lądzie, w wodzie i w powietrzu.
Świętowanie najwyższych lotów. I to dosłownie. Drugi dzień maja to święto flagi. Jak co roku żołnierze z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej uczcili ten dzień. Nie może być inaczej. Każdego roku święto flagi to jest, oprócz zdania, które każdy żołnierz nosi w sercu, Bóg, honor, ojczyzna, flaga to jest właśnie coś, co nosimy w sercu. W tym roku będzie skromnie ze względu na sytuację, która panuje w kraju, ale chciałbym zapewnić wszystkich naszych rodaków, przyjaciół, kolegów, że każdy żołnierz flagę naszą narodową nosi w sercu. Do takiego patriotycznego zadania wyznaczeni są najlepsi skoczkowie. Większość z nich oddała podczas służby po kilka tysięcy skoków ze spadochronem. Podczas biało-czerwonego lotu oprócz bezpieczeństwa liczy się wręcz chirurgiczna precyzja. Staraliśmy się utrzymać w szyku, żeby ten skok wyglądał bardzo ładnie. Doświadczenie przydaje się też przy lądowaniu w takiej grupie. Tegoroczne obchody Święta Flagi odbywały się w bardzo dobrych warunkach, ale bywało znacznie trudniej. Tu mamy takie warunki w miarę dobre, ponieważ mamy całe lotnisko, ale zdarza nam się, że lądujemy na przykład z taką flagą w miastach w czasie jakichś świąt 1 maja. Także jest taka sytuacja, że trzeba uważać w czasie lądowania, żeby nie zaczepić o drzewo, o jakieś płoty i inne przeszkody terenowe. Bywa, że przeszkodą okazuje się nie teren, z którym bez trudu można się zapoznać, ale pogoda, którą nie zawsze można łatwo przewidzieć. Staramy się nie skakać w deszczu. Skaczemy w miarę w warunkach takich, które są warunkami bezpiecznymi, czyli nie gdy wiatr nie jest zbyt duży. Dla tych żołnierzy lot ze spadochronem to codzienność. Niecodziennie zdarzają się za to sytuacje awaryjne, chociaż nie można ich wykluczyć. Mamy dwa spadochrony zawsze ze sobą. Mamy spadochron główny i zapasowy. Takich sytuacji jest niewiele, ale są takie sytuacje. W takich sytuacjach pomaga nam tunel aerodynamiczny, który mamy w ośrodku, i te wszystkie nawyki w takim przypadku, tej sytuacji awaryjnej, szkolimy sobie, przeszkalamy się na ziemi w tym tunelu. W tym trudnym czasie, mimo że inaczej niż przez ostatnie lata, święto flagi mogą obchodzić wszyscy Polacy wraz z żołnierzami polskiej armii. To jest możliwe dzięki temu filmowi Ministerstwa Obrony Narodowej. Zawieź biało-czerwoną i podziękuj służbom, które dbają o bezpieczeństwo Polaków. W Zamościu trwa szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią, czyli tak zwany BLOS. A u nas czas na szybkie strzały. Na początek powiemy o pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym. Sytuacja jest już opanowana, ogień nie rozprzestrzenia się, ale to jeszcze nie koniec. W dogaszaniu pożaru strażakom pomaga wojsko. Żołnierze z 15 Batalionu Saperów zakończyli budowę tymczasowego mostu przez Biebrze. Przeprawa ułatwi działania służb, które cały czas pracują w okolicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Teraz trochę poćwiczymy. Konkretniej mówiąc, przetransportujemy śmigłowcem pacjenta z Nowego Miasta nad Pilicą do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ulicy Szaserów. W szkoleniu wzięła udział 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. A wszystko po to, by przećwiczyć procedury między poszczególnymi służbami podczas epidemii koronawirusa. Zadanie zaliczone na piątkę z plusem. Ćwiczeń ciąg dalszy, tym razem sportowych. Żołnierze Wojska Polskiego ruszyli z akcją. Wojskowa forma online, ćwiczcie razem z nami. Trenerami najlepsi z najlepszych. Najlepsi sportowcy, medaliści Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, żołnierze Wojska Polskiego poprowadzą dla Państwa ćwiczenia fizyczne. Będzie można wykonać z nami, żołnierzami, mistrzami, parę różnych fajnych treningów, podtrzymać swoją formę. Będziecie mogli wykonać ćwiczenia w swoim domowym zaciszu ze sportowcami, żołnierzami. Będzie dużo zabawy, dużo rozmaitych ćwiczeń i nie będziecie się z nami nudzili. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Spocznij do ćwiczeń biegiem marsz. To było naprawdę ciężkie szkolenie, a przed żołnierzami znalazło się jeszcze kilka godzin morderczego treningu. My już kończymy, ale spotykamy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia.